Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i na wstępie chcę powiedzieć, że w opisie macie mojego Instagrama. I słuchajcie, marzy mi się tam wbić 10 tysięcy obserwujących. Aktualnie jest ponad 5 tysięcy i umówmy się, że jeżeli do końca wakacji wbijecie tam 10 tysięcy followersów, to postaram wam się zrobić jakiś zarąbisty konkurs. Także wbijajcie, obserwujcie, a ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Wyspa Dębów to niewielka wysepka u wybrzeży Nowej Szkocji w Kanadzie, która jest znana z powodu znajdującej się tam studni pieniędzy. Zasypany studnię o średnicy 3 metrów w 1795 roku odkryła grupka nastolatków, którzy poszukiwali skarbu kapitana Williama Kidda. Chłopcy dokopali się do głębokości około 7 metrów, co 3 metry, trafiając na drewniane podesty. Wkrótce potem eksploracją studni pieniędzy zajęły się poważniejsze firmy, które dokopały się do 30 metra, cały czas znajdując co 3 metry pokłady z bali. Podobno udało się dokopać do komory wypełnionej tajemniczymi skrzyniami, jednak kolejne ekspedycje systematycznie niszczyły studnie, utrudniając drogę do skarbu. Po dziś dzień woda skutecznie broni dostępu do tajemniczych skrzyń. Nie pomagają ani komputery, ani zaawansowane maszyny górnicze. Co znajduje się w tak pilnie szerzonych przez naturę kufrach? Teorii jest wiele. Skarb templariuszy, piratów, angielskich wojsk kolonialnych, a nawet sekrety kosmitów. Najbardziej niezwykła teoria zakłada, że studnię pieniędzy stworzył angielski filozof Francis Bacon, by ukryć dokumenty dowodzące, że to on jest autorem dzieł Szekspira. Dzisiaj Wyspa Dębów jest własnością prywatną, a jej zwiedzanie wymaga uzyskania odpowiedniej zgody. Bursztynowa komnata to kompletny bursztynowy wystrój komnaty zamówiony przez Fryderyka I u gdańskich mistrzów rzemiosła. Stał się symbolem zaginionego skarbu, który wciąż czeka na odkrycie. Bursztynowa komnata w 1941 roku została zrabowana przez Niemców, a wkrótce potem przewieziono ją w skrzyniach do Zamku Krzyżaków w Królewcu. W 1944 roku komnatę zapakowano do zamkowych podziemi i to właśnie je uznaje się za ostatnią pewną lokalizację skarbu. Armia Czerwona zdobyła Królewiec w 1945 roku, ale bursztynowej komnaty wtedy nie odnaleziono. Kustosz zamkowy, dr Alfred Rochte, zatrzymany przez Rosjan, nie wyjawił tajemnicy spoczynku kosztowności, a wkrótce zmarł w tajemniczych okolicznościach. Bursztynowej komnaty przez lata szukały tysiące amatorów, urzędników, ministerstw kultury Polski, Niemiec i ZSRR oraz służby specjalne. O zdanie pytano radiestetów i jasnowidzów, ale majestetycznego wystroju komnaty nie odnaleziono. Bursztynowa komnata mogła zostać ukryta w Krakowie, Pasłęku, Zamku w Człuchowie, Giżycku, Górach Sowich, Nysie, Szklarskiej Porębie, Kaliningradzie, na niemieckim statku MSSS Wilhelm Gustloff, zatopionym w styczniu 1945 roku, czy samolocie, który spadł do jeziora Resko przy Morskie. Niewykluczone, że arcydzieło pochłonął ogień podczas pożaru królewieckiego zamku, bombardowania przez alianckie samoloty lub oblężenia przez Armię Czerwoną w 1945 roku. Poszukiwacze skarbów mają jednak nadzieję, że bursztynowa komnata gdzieś tam jest i wciąż na nich czeka. Czarnobrody to legendarny angielski pirat, który w latach 1716-1718 siał postrach na Morzu Karaibskim. Postać ta pojawia się w jednej z części słynnych Piratów z Karaibów. Czarnobrody naprawdę nazywał się Edward Teach i jest uznawany za jednego z najgroźniejszych piratów w historii ludzkości. U szczytu swojej nieprzeciętnej kariery dysponował 4 doskonale uzbrojonymi statkami, 60 działami i ponad 400-osobową załogą. Główną jednostką Czarnobrodego był okręt Zemsta Królowej Anny, którego wrak odnaleziono w 1996 roku u wybrzeży Karoliny Północnej. We wraku brakowało skarbu Czarnobrodego, którego wartość szacowano na 10 milionów dolarów. Oznacza to, że albo ktoś już wcześniej go wydobył, albo Czarnobrody zabrał tajemnicę jego lokalizacji ze sobą do grobu.
1715 roku stworzono składającą się z 11 okrętów flotylę, które miały przewieźć do Europy złoto zrabowane przez Hiszpanów z Nowego Świata. Każdy ze statków był po brzegi wypełniony klejnotami, srebrem, złotem i różnego rodzaju kosztownościami. Ich całkowity koszt jest szacowany na astronomiczną kwotę 2 miliardów dolarów. Przez jakiś czas statki cumowały w Hawanie i miały wyruszyć w drogę, tuż przed rozpoczęciem pory huraganu, gdyż w tym czasie zmniejszało się ryzyko ataku piratów. Niestety tym razem to siły natury zadecydowały o przeznaczeniu skarbu. Gigantyczny sztorm zatopił wszystkie statki zaledwie 7 dni po opuszczeniu portu startowego. Do dzisiaj nie odnaleziono większości skarbu. Za zaginione uznaje się całe 4 statki i górę kosztowności szacowaną na ponad miliard dolarów. Także to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o Instagramie, bo cholernie mi zależy, żeby zdobyć tam 10 tysięcy obserwujących, więc proszę was, wbijcie, dajcie followka, a ja będę wtedy szczęśliwszym człowiekiem. Także co, nie zabieram wam już poranka, popołudnia czy też wieczoru, słyszymy się jakoś na dniach. Także trzymajcie się, na razie, cześć.